23 października. Boże, ostateczne, decydujące słowo. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna. List do Hebrajczyków 1, 1 i 2. Dni ostateczne rozpoczynają się od przyjścia Syna na świat. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna. Od czasów Chrystusa żyjemy w dniach ostatecznych, to znaczy ostatecznych dni historii takiej, jaką znamy, przed ostatecznym i pełnym ustanowieniem Królestwa Bożego. Autorowi listu do Hebrajczyków chodzi o to. Słowo, które wypowiedział przez swego Syna, jest słowem ostatecznym. Zgodnie z zamysłem samego Syna, to słowo zostało utrwalone na wieki w pismach Nowego Testamentu. Wyraźnie to wszystko przygotował, aby żadne pokolenie nie zostało pozostawione samo sobie, by wymyślić, jakie jest ostateczne słowo Boga. Po tym słowie nie nastąpi w naszych czasach żadne większe lub zastępcze słowo. Tym jest Słowo Boże, osoba Jezusa, nauczanie Jezusa i dzieło Jezusa, utrwalone w natchnionych pismach apostolskich, które nazywamy Nowym Testamentem. Gdy narzekam, że nie słyszę Słowa Bożego, gdy czuję pragnienie, aby usłyszeć głos Boga i frustruję się, że nie przemawia On w sposób, którego pragnę, to co tak naprawdę mówię? Czy naprawdę twierdzę, że wyczerpałem to ostateczne, decydujące słowo objawione mi w pełni i bezbłędnie w Nowym Testamencie? Czy naprawdę wyczerpałem to słowo? Czy stało się ono tak bardzo częścią mnie, że ukształtowało samą mą istotę, dało mi życie i przewodnictwo? Czy może potraktowałem je lekceważąco? Przejrzałem jak gazetę. Przeklikałem przez nie jak przez serię internetowych postów. Skubnąłem je niczym tester smaku. A następnie zdecydowałem, że chcę czegoś innego, czegoś więcej. Obawiam się, że jestem winien tego bardziej niż chciałbym to przyznać. Bóg wzywa nas, byśmy słuchali Jego ostatecznego, decydującego, niewyczerpanego słowa. Byśmy je rozważali, studiowali, zapamiętywali, pochylali się nad Nim i nasiąkali Nim, aż nasyci naszą istotę do głębi.